moi kochani, jest wczesny ranek. My jeszcze takie w połowie, dopiero gotowe. Laura jeszcze w piżamce, ja jeszcze też tak na pół ogarnięta. I zabieramy się za nagrywanie filmiku, za rozpoczęcie dnia. No cześć, Hanka. No cześć, Hania. Co pani tu chciała? No co, Haneczka? Co tak się patrzysz? Słonko nie przygrzewa dostatecznie? Nie można się powygrzewać jeszcze? Jeszcze za wcześna godzina jest, tak. A mnie ostatnio naszło znów na przestawianie kwiatów. Tym razem, nie wiem czy pamiętacie, tu miałam tylko dracenę i jukę. W tej chwili mam dracenę i jukę i dostawiłam sobie storczyka. A tam koło schodów, zamiast tej draceny ciemnej, dałam tam prążkowaną taką, z tymi jasnymi paseczkami dracenę. Też tam fajnie się sprawdza. One wszędzie rosną, one są bardzo bezproblemowe, te kwiaty. I w kuchni mam znów zmiany. Dokupiłam sobie drugą tą właśnie paprotkę Diamond, Nicholas Diamond. Jest większa od tej mojej poprzedniej, która tu stała, nie wiem czy pamiętacie. Jest bardziej taka jasnozielona, ma więcej pędów, nie jest taka pousychana. Jest ładniejsza, no ja je lubię, ja je uwielbiam, uwielbiam te paprocie, naprawdę je uwielbiam. Tamta Diamond, Nicholas Diamond, która stała teraz, jest, mam ją na lodówce. Dałam ją tam, bo to jest jedyne w sumie cieniste miejsce tutaj w kuchni, a one, prócz tamtego, gdzie tamta stoi, a one nie lubią właśnie bardzo słoneczka. Tu jak zwykle moja palma i tutaj przeniosłam, sorry, że tak nie za bardzo może widać dobrze, ale nagrywam pod słońce i to dlatego. Tu jest mój fikus sprężysty. On był w sypialni, był już jak pamiętacie w salonie. No niestety tam jakoś tak niekoniecznie dobrze rósł. A w sumie od początku stał tutaj i tutaj rósł pięknie. Tutaj się porozgałęział i tak dalej, dlatego dałam go z powrotem tutaj. Myślę, że jest mu tu o wiele lepiej na tym oknie, bo to jest bardzo słoneczne okno. I mam też zmiany tutaj na tym oknie. Tu były moje storczyki. W tej chwili przeniosłam je do sypialni, bo tam mam okno wschodnie. I myślę, że... No jakoś tak mi się tutaj znudziły, szczerze mówiąc. I przestawiłam je na górę i myślę, że tam jest im też dobrze. Bo już kiedyś tam miałam storczyki, rosły mi pięknie. A tu dałam fakcję. Mam nadzieję... Tak, lalotko moja piękna. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie... Laura idzie do mnie. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jej za jasno, ani za dużo światła, w sensie słońca, i że będzie dobrze rosła, bo ona ma tutaj w środku tego malucha i jakoś jak go miałam tam, gdzie teraz stoi Nicholas Diamond, na tamtej półeczce, jakoś tak marnie się rozwijał. A w tym miejscu już kiedyś miałam fascję i naprawdę fajnie tutaj rosła, więc myślę, że i tym razem będzie jej tutaj lepiej. A tu przy kuchence, w koszyczku, postawiłam sobie uszy Shreka. Obiad już mam na dzisiaj gotowy, haha. Cieszę się bardzo. Nic szczególnego, robię ryż z sosem bodajże butter chicken. To jest taki lekko ostry sos i z podsmażonym kurczakiem. No, także to by było na tyle zmian z moimi kwiatkami. Widzicie tą pogodę? Jest mega, mega żar. 30 stopni w cieniu będzie jak nic. A my sobie idziemy na spacerek. Trochę i do sklepu po małe zakupy. I chyba wrócimy, bo się nie da iść. Normalnie jest mega, mega upał. Takie oto piękności tu mamy. I jak tu się nie skusić. Witam Was moi kochani serdecznie we vlogu łączonym, to znaczy witam się z Wami już po raz drugi w tym filmiku, ponieważ nagrywam go dla Was dzisiaj i nagrywałam go dla Was wczoraj. My dzisiaj jesteśmy jak na razie w domku, jest mega gorąca pogoda, wczoraj padł rekord, podobno były 34 stopnie w Anglii, to jest mega, mega dużo. Naprawdę wręcz nie szło oddychać. Dzisiaj jest troszeczkę mniej, chociaż jest godzina 9 i już jest grubo ponad 20 stopni. Ja jeszcze na razie po domowemu, niewyszykowana, ale chyba nigdzie nie pójdę, bo jak będzie taki mega upał, nie chcę męczyć Laury, nie chcę jej zabierać tego gorączka na dwór.
Zostaniemy w domu, nie wiem, zobaczymy może, jak będzie mega ciepło, to mój mąż nadmucha basen, bo wiem, że już ludzie baseny sobie do ogródków stawiają. I nalejemy wody i mój synek, bo jak wiecie, mam synka i córkę jeszcze, ale oni nie chcą występować w moich filmikach, ja to szanuję, więc ich nie kręcę. I sobie troszeczkę może popływa w ogrodzie. Zobaczymy. No cóż, ja tak jak powiedziałam, po domowemu coś mi na twarzy wyszło, boli mnie, no cóż, bywa. Laurynia jak zwykle tu koło mnie siedzi i się bawi. Ona jest wszędzie, chodzi za mną. Ja w salonie, Laura w salonie. Ja w kuchni, Laura w kuchni. Ja w ubikacji, ona w ubikacji. Taki wiek, to jest słodkie. Mam nadzieję, że tak szybko ten wiek jej nie minie. Chociaż i tak czas leci nieubłagalnie szybko. Bo już kurczę, za miesiąc będzie rok, jak z nami Laura jest. Przeleciało mega szybko. Nie spodziewałam się, że aż tak szybko przeleci. No, ale tak jak powiedziałam, dzisiaj mam sobie zamiar jeszcze pofarbować włosy, bo jak widzicie, już mam odrosty. Te moje włosy już nie są specjalnie fajne. Zastanawiam się tylko, czy użyć garniera, którego używałam cały czas, od początku właściwie. Z tym, że nie podoba mi się efekt za bardzo po tym garnierze. To jest garnier Biocolor. Z tego względu, że po dwóch, trzech myciach moje włosy dostają takiego żółtawego odcienia, co mnie troszeczkę zraża. Chyba jednak się skuszę na ten casting, który Wam reklamowałam dwa filmiki temu. On podobno po myciu daje efekt takiego popielu. I mam nadzieję właśnie, że to chyba by wyszło fajniej. Zobaczymy. W ogóle dzisiaj jest upalny dzień, tak jak powiedziałam, i mam zamiar zrobić mój ukochany deser. Ja Wam powiem szczerze, że ten deser, ja będę w ciąży, przepraszam, ale zakłócenia nam robi Laura, bo się bawi pokrywką. Ja będąc w ciąży, ten deser, no żeby Wam nie skłamać, ale z 5 razy w tygodniu jadłam bankowo. Uwielbiam. Przygotowuję sobie galaretkę dzień przed. Rano wystawiam to z lodówki. Wykładam z tych miseczek, w których robiłam galaretkę, wykładam ją na jakieś talerzyki. Kroję tą galaretkę, daję do salaterki. Na to nakładam owocki mrożone. Chciałam Wam pokazać, ale mam schowane. Owocki mrożone. Wiem, mogłabym użyć zwykłych owoców, bo jest teraz na nie sezon. Ale ja nie wiem, jak już mam słabość do owoców mrożonych, na wolę owoce mrożone. Do deserów bynajmniej. I wykładam do salaterki tą galaretkę, na to kładę te owoczki mrożone, to na to wszystko kładę tą śmietanę, jeszcze jedną łychę tych owoców mrożonych i posypuję to czekoladą albo kakaem, w zależności co posiadam. Jest to mega. Dla mnie ten deser jest mega. Wiadomo, że po ciąży chciałabym tam wrzucić parę kilogramów, ale nie przesadzajmy, bez przesady. Od czasu do czasu można sobie na taki deserek pozwolić. Także zobaczymy, ten deser zrobię na pewno, bo już wczoraj zrobiłam galaretkę. Jak pokazywałam Wam w filmiku, byłyśmy na zakupach. Kupiłam właśnie te owoce mrożone, z których zrobię ten deser. Kupiłam tą śmietanę, mam kakao tym razem, nie czekoladę do posypania. No i zrobimy sobie ten deserek na pewno. A chciałam Wam powiedzieć, że jestem z siebie dumna. Bo byłam wczoraj właśnie w tym sklepie, gdzie zawsze zakupuję sobie kwiatki i się kurczę oparłam. Chyba wreszcie przemówił do mnie rozsądek, że po co mi tyle kwiatów, już nie kupiłam. Ale naprawdę, mówię Wam, były mega szeflery, mega fikusy sprężyste, mega draceny i mega beniaminy w najróżniejszych odmianach. I tylko za dyszkę, za 10 funtów, to jest naprawdę niedużo. Ponieważ normalnie kwiaty u nas, kwiaty tego typu jak ta paprotka, kosztują 2,50. Czasami nawet i 5, zależy jaki kwiat. Także no ta dycha to naprawdę niedużo, ale no pomyślałam sobie, że kurczę, gdzie ja go wstawię. Ja już mam naprawdę kwiatów full w tym domu. Także no mówię, nie, chyba się opanuję i nie zakupię tym razem. Chociaż żałuję, że nie wzięłam tego fikusa sprężystego, bo naprawdę był piękny. A mój jest taki nieborak, może odżyje mi tutaj na tym oknie. Wiecie, o którym mówię, o tym tutaj, o którym mówiłam na początku. No ale może jeszcze coś z niego będzie, może jeszcze będzie ok.
Więc się opanowałam i nie kupiłam. No zobaczymy. No miejmy nadzieję, że taka pogoda piękna nam się utrzyma. Dość długo, całe lato najlepiej. Haneczka sobie poszła na ogródek. Chociaż nie siedzi w słońcu, tylko leży w cieniu. No niestety ona ma swój wiek, jeszcze ma problemy zdrowotne, bo nie wiem czy wiecie, ona ma raka listw mlecznych, tak to się generalnie fachowo nazywa. Chcieliśmy z nią jechać na zabieg, ale wiadomo, przez ten wirus nie szło jechać. Zobaczymy jak to będzie. W ogóle w tym roku planujemy spędzić wakacje raczej tutaj, na miejscu. Do Polski się nie wybieramy. My przeważnie nie latamy samolotem, tylko jedziemy samochodem. Ale w tym roku nie. Także no... miejmy nadzieję, że pogoda nam się utrzyma i będzie pięknie. A Laura już jest ze mną, wzięłam ją na rączki, bo się biedna niecierpliwiła. Także moi kochani, no nic. Zobaczymy jak to będzie. Ja sobie naprawdę spróbuję te włosy pofarbować. No już miałam to zrobić wczoraj, ale tak mi się bardzo nie chciało. Przez te upały. Dzisiaj planuję, że już zrobię to na pewno je pofarbuję. Także pokażę Wam efekt w kolejnym filmiku. No nic, korzystajcie moi drodzy z tej pięknej pogody. Trzymajcie się cieplutko. Jeżeli lubicie nas oglądać, to poproszę o lajka i o subskrypcję. I żegnamy Was, moi kochani. Trzymajcie się, korzystajcie z lata. Do następnego filmiku. Pa!